Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Chciałam, żeby w końcu pojawił się jakiś vlog taki w zasadzie o niczym, taki z życia codziennego, bo ostatnio jestem ciągle w rozjazdach. Mam ku temu świetną okazję, bo jestem trochę chora. Wróciłam wcześniej z pracy, nie czuję się najlepiej, tak czuję, jakby mnie brało coś w stylu anginowym, co mnie niestety dość często spotyka, kiedy muszę dużo podróżować i właśnie dużo czasu spędzam w samolotach, pociągach, klimatyzowanych pomieszczeniach itd. Więc nie czuję się najlepiej. Miał to być taki super zwykły vlog, znaczy się, no z życiem codziennym, ale z powodu pewnego awizo, które dzisiaj znalazłam w skrzynce, prawdopodobnie nie będzie to tylko vlog z życiem codziennym, ale jeszcze będzie taki mały, ekscytujący dla mnie dość element, ale to zobaczycie później, jeżeli faktycznie przyszło do mnie to, na co czekam, bo wiecie, że mi się zdarza, że mówię Wam, że przyjdzie coś, że przychodzi coś innego. Także zobaczymy. Piję sobie tutaj herbatę i to jest herbata ta czarna z różą, którą kupiłam w Anglii. Powiem Wam, że jest pyszna. Dilma też ma taką, nigdy nie wiem, czy Dilma, czy Dilmach. Każdy mówi jak chce, ale właśnie o tę firmę mi chodzi. Ma też taką herbatę z różą z takiej serii dosyć ekskluzywnej, powiedziałabym. I ona kosztuje tam chyba z 11 zł, czy 13 nawet za 10 saszetek, z tego co pamiętam, chociaż nie mam teraz pewności. Ta wychodzi trochę taniej, a moim zdaniem jest lepsza. A w ogóle to chciałam Wam dać mały taki update herbaciany, więc przejdziemy do kuchni i zobaczymy, co mam Wam do pokazania tutaj w tej kwestii. Popróbowałam tutaj już wszystkiego, co było kupione z zamiarem dla mnie i chciałam Wam powiedzieć właśnie, jak to smakuje. I to jest ta różana herbata Twinings i ona, tak jak Wam mówię, jest bardzo dobra, bardzo ją polecam. Natomiast te tutaj dwie też z Twinings, to jest zielona słony karmel i zielona taka wiśniowa mafinka. One mnie trochę zawiodły, trochę są takie żadne, takie jak wszystkie inne smakowe zielone herbaty, nic specjalnego. Tutaj taka bardzo tania herbata, karmelizowana gruszka, to jest herbata stricte owocowa i powiem Wam, że była naprawdę dość smaczna, czy była, no dalej jest, bo jeszcze jest jej tu dużo, ale jest naprawdę dosyć smaczna, ale to jest naprawdę coś przepysznego po prostu. To jest troszeczkę droższa, powiedziałabym, herbata, ale jeszcze nie jakaś przesadna. Najdroższe, lubię też taką serię, już Wam tu znajduję w szafce, w mojej szafce z herbatami. To jest bardzo dobra seria, ta T-Peaks, ale ona jest już naprawdę taka, no troszeczkę drogawa jak na takie typowe saszetki po prostu, bo one kosztują około 4 albo pod 5 funtów za taką paczkę, a taka paczka ma ile saszetek tutaj w środku? 15 saszetek, troszeczkę mi się ostrość dzisiaj, o dobra, teraz jest ok, 15 saszetek, więc to jest trochę dużo. Ta ma tutaj saszetek 12 i no w sumie też była, kosztowała około 3 funtów, więc też nie jest tania, ale ona tak pięknie pachnie, po prostu pachnie jak jakaś najlepsza pralina i smakuje tą najlepszą praliną, jest po prostu przepyszna, także bardzo, bardzo Wam ją polecam, jeżeli mieszkacie w Anglii lub macie do niej dostęp. Tutaj mam też tę białą czekoladę, którą już kiedyś dla Was 100 lat temu testowałam i już ją też dzisiaj sobie piłam na pocieszenie w chorobie. I jak się do niej doda kapkę mleka, to ona jest naprawdę tak smaczna. Ja wiem, że nie powinnam. Nie powinnam w ogóle o tym wspominać, bo to jest sam syf. No ale jest bardzo smaczny ten syf. Nie wyglądam dzisiaj zbyt wyjściowo, zdaję sobie z tego sprawę, ogółem okropnie, po prostu zalewa mnie co chwilę pot, bo tak jak Wam mówiłam, nie czuję się za dobrze. Ale też już nie chcę po prostu leżeć całe popołudnie w wyrze i zdychać w tym wyrze, bo jakoś żyć mi się od tych ciewa w takich warunkach. Za oknem jest piękna pogoda, jest ukrop niesłychany, dlatego też trochę się bardziej pocę. I to jest niestety dla mnie idealna pogoda chorobowa, bo ja jestem człowiekiem, który zimą bardzo rzadko choruje. Zimą morsuje i zimą wszystko jest ok. Ogółem jestem, tak jak o sobie mówię, niezbyt udanym egzemplarzem i choruję chyba częściej niż średnia taka dla ludzkości, czyli tak parę razy w roku zdarza mi się, że mnie coś bierze, ale przeważnie bierze mnie coś właśnie latem, zwykle wrzesień, październik, to są takie moje ulubione pory, bardzo często mam anginę, a teraz naprawdę nie mogę być chora, ponieważ już w sobotę wyjeżdżamy na takie dość dalekie wakacje. Mam nadzieję, że uda mi się coś też tam dla Was nakręcić, ale na razie nic nie będę mówiła i spoilerowała.
W każdym razie zdecydowanie najdalsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam w swoim życiu i zdecydowanie nie chciałabym w trakcie takich wakacji być chora, stąd też takie moje trochę przewrażliwienie i decyzja, żeby pójść do domu, zwłaszcza, że z robotą jestem wyrobiona mega, bo pierwotny plan był taki, że wcale mnie w tym tygodniu w robocie nie będzie, miałam mieć jeszcze jedną delegację, ona nie wypaliła i w sumie no, nie ma tragedii, także nawet się cieszę, że jestem w domu zamiast chorować gdzieś tam indziej sobie. Chciałam Wam powiedzieć, że moje 5 minut sławy nadal trwa. No nie spodziewałam się tego, że po prostu ta nagroda odbije się takim echem wszędzie. Nadal dostaję jakieś maile z gratulacjami i dzisiaj też przyszedł do mnie, póki jeszcze byłam w pracy, mój taki główny, najważniejszy szef mi gratulować i powiedział, że chciałby zamieścić te informacje na głównej stronie naszej firmy, także troszeczkę tak, nie wiem, no... Mam parcie na szkół, ale nie wiem, czy aż takie, trochę się krępuję tą sytuacją, no ale fajnie. Kasiory w każdym razie jeszcze nie dostałam i wiecie, że miałam nawet kretyński koszmar, bo wróciłam do domu bardzo późno, w piątek w nocy wróciłam. No i ta noc nie miała jakiejś takiej świetnej jakości, jeżeli chodzi o sen dla mnie. Było bardzo gorąco, wierciłam się i co chwilę miałam koszmary. Najpierw miałam koszmary jakieś takie typowo koszmarne, z jakimiś tam potworami, z jakimiś, nie wiem, wypadkami, takie jak zawsze się śnią, takie prawdziwsze, powiedzmy, koszmary. I gdzieś o 4 rano obudziłam się taka strasznie zestresowana, oczywiście siku, klasyka. Potem nie mogłam zasnąć, bo bardzo się denerwowałam, no bo wiadomo, człowiek ma świadomość, że to były koszmary, że to są głupoty, ale ten taki stres i napięcie jest, więc jakoś zasnęłam w tym stresie i napięciu i śniło mi się, uwaga, że nagroda do mnie doszła, ale z 1000 funtów zrobiło się 500, ponieważ Wielka Brytania narzuciła mi 50% podatku dochodowego. Nie wiem skąd to mi się wzięło. Faktem jest, że oni mają wyższe podatki niż Szwajcarzy, ale każdy ma praktycznie wyższe podatki niż Szwajcarzy, więc to jeszcze nie jest powód, żeby siać taką histerię, no ale jak się obudziłam rano, to przez chwilę wierzyłam, że tak było i było takie, kurczę, ale mnie oszukali, ale się cieszyłam, że mam kupę kasy, a nie mam, no ale zobaczymy, jeszcze kasa mi nie przyszła. Niemniej jednak ja już tę kasę zdążyłam spożytkować, zanim w ogóle dowiedziałam się, że ona istnieje. Nie no, śmieję się strasznie, ponieważ dzień przed wygraniem tego konkursu postanowiłam sobie coś kupić właśnie, mam nadzieję, że to coś czeka na mnie na poczcie. I tak długo się zastanawiałam, bo ja wiecie, że jestem trochę takim skąpiradłem. Lubię kupować ludziom prezenty na przykład, ale niespecjalnie lubię wydawać pieniądze na siebie. No i ja dość długo zastanawiałam się, czy ten kaprys jest mi w ogóle potrzebny, bo tak jak Wam mówię, mam z tym problem, ale stwierdziłam, że kurczę, dobra, nic prawie sobie nie kupuję, nie wydaję jakoś dużo kasy na kosmetyki, torebki i tego typu przyjemności. A ta rzecz sprawi mi przyjemność, bo jest to najczęściej używana przeze mnie rzecz, kupuję. I śmiałam się potem strasznie z moją mamą, jak już wiedziałam, że wygrałam tę nagrodę. W ogóle zapomniałam w trakcie konferencji, że ta nagroda istnieje, powiem Wam szczerze, a to dlatego, że dosyć się zawiodłam, ponieważ ta konferencja zwykle miała sporo specjalistów z mojej branży i było trochę prezentacji na mój temat, znaczy ja nigdy na niej nie byłam, ale tak mi mówiono. Natomiast od 3 lat odbywa się taka konferencja równoległa, no odpowiadająca troszeczkę właśnie tym tematom z mojej branży i na nią przenieśli się ci specjaliści, a ja pojechałam na te z różnych tam względów niedopatrzeń też troszeczkę, ale też miałam argumenty za tym, żeby wybrać też właśnie te, na której byłam i czułam się tak obco w tym o całym otoczeniu tych wszystkich takich prawdziwych trybologów hardkorowych, że w ogóle zapomniałam, że jest taka opcja, także nawet nie myślałam, a wygram i mi się zwróci. Nie, absolutnie. Po prostu impuls zadecydował o tym i później się strasznie śmiałam z moją mamą właśnie kolejnego dnia, bo mama zawsze mi powtarza, że, i to zabrzmi jak jakieś zachęcanie do rozrzutności, ale absolutnie nie o to chodzi, że pieniądze puszczone w ruch wracają do nas. I chodzi o to, że my obie mamy tego samego typu tendencje, chociaż ja dużo silniejsze niż mama. Mama jest lepsza troszeczkę w wydawaniu pieniędzy, że właśnie strasznie na siebie skąpimy. Na siebie właśnie, nie na cały świat dookoła, tylko na siebie skąpimy. I mama mi zawsze takie coś mówi. No i wiadomo, że zawsze się to traktuje tak, że o, dobra, dobra. No i dalej jednak się woli odłożyć te pieniądze na tak zwaną czarną godzinę, niż sobie coś kupić. I oczywiście to nie chodzi mi o to, że ja Was teraz zachęcam, żebyście ostatnie 5 zł, jakie macie, poszły wydać na jakąś szminkę, bo nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że jeżeli
to nie będzie kosztowało Was jakichś wyrzeczeń, a macie coś, co bardzo chciałybyście sobie kupić, to czasami po prostu warto, bo tak jak w mojej sytuacji zdecydowałam się, że biorę i los mi oddał kasę z nawiązką, zdecydowanie. Także zawsze się po prostu z mamą, znaczy nie zawsze, teraz się z mamą z tego tak śmiałyśmy, że ona zawsze próbowała mi to wbić do głowy i nigdy się to nie udawało. No ale ogółem stosunek do pieniędzy mam jaki mam, uważam, że dużo lepiej mieć w tę stronę, ale też życie mija cholernie szybko, już mam prawie 30 lat i muszę się nauczyć czerpać przyjemność z tego życia, również taką materialną. Dla mnie dużo większą przyjemnością jest spędzanie czasu z bliskimi, piękna pogoda, oglądanie tego, jak mi kwiatek kwitnie na balkonie i tak dalej, ale muszę się nauczyć też po prostu żyć tym, co mam i cieszyć się z tego, co mam, zamiast wszystko jakoś odkładać gdzieś tam na bok i wiecie, tak się zapędzać tylko do roboty i do jakichś tam obowiązków i w sumie nie korzystać w ogóle z owoców tych obowiązków, także strasznie się cieszę, że się zdecydowałam na ten zakup. Rozgadałam się tu jak debil i nie wiem, czy w ogóle udało mi się przekazać moje myśli tak jak chciałam, czy one nie będą miały jakiegoś dziwnego wydźwięku. Moc to jest właśnie takie, że po prostu czasami warto zaszaleć i pomyśleć o tym, co by się chciało sobie kupić i tyle chciałam Wam powiedzieć i wyszło z tego 10 minut, ale tak już jest z kobietami, a z kobietami, które są chore, to już zdecydowanie, więc przepraszam po prostu za te wszystkie wątki poboczne. No i tyle i mam nadzieję, że wieczorem uda mi się przejść na spacer, na pocztę, tak się przewietrzyć trochę, mam nadzieję, że też się będę dużo lepiej czuła i że już będzie ta rzecz na poczcie, a nie będę musiała czekać do jutra, zobaczymy. W każdym razie bardzo chciałabym właśnie Wam to pokazać, bo jest to jakiś obiekt mojej radości i troszeczkę Wam się też przyda, o ile jeszcze będziecie chcieli mnie oglądać w przyszłości najbliższej. Dobra, już nic więcej nie spoileruję, zobaczymy się za chwilę. Trochę zwariowałam na punkcie tej piosenki, jest po prostu mega moim zdaniem. Naprawdę strasznie ją lubię. A tutaj w trakcie moich wariactw wypiłam sobie już pół litra wody z odrobiną wody kokosowej, tak jak Wam kiedyś pokazywałam. Tak właśnie sobie to piję. Daje mi to trochę sił, a tutaj jest brudny kubek po tej herbacie różanej. Chciałam Wam pokazać jeszcze mój fail, bo tak Wam się tu chwalę, że kwiatki mnie zadowalają i uszczęśliwiają i tak dalej, ale do perfekcyjnej pani domu mi daleko. Moje kwiatki trochę zdechły. No ale ciągle mnie nie było, one tak z tęsknoty po prostu umarły. No nic, jak wrócę z wakacji, to na pewno je sobie wymienię i wsadzę tutaj coś nowego. Wydaje mi się, że ktoś właśnie przeklął po polsku. Nie wiem, czy to możliwe, ale takie mam przeczucie. Za to kawa mi ładnie tutaj żyje, widzicie? A torby na wyjazd już się chyba wysuszyły, tak jest i mogę je zabrać. I tutaj jest nasz dzisiejszy obiad. Wiem, że poszłam na łatwiznę, ale cóż, mam prawo i mam usprawiedliwienie. A tu moja piękna, nowa roślinka. Nie wiem, na co jest awizo, aczkolwiek telefon leżał sobie w skrzynce. Już później przyszedł, jak ja już byłam w domu. I zaraz zobaczymy, jak wygląda. Ha, no bo właśnie, tak cały czas to ukrywałam, nie wiem po co, bo i tak pewnie w tytule wpiszę, że chodzi o telefon, ale kupiłam właśnie telefon, bo mówiłam Wam ostatnio, że jakość mi podupada, to znaczy, że te moje vlogi kręcone telefonem wyglądają, jakby je kręcił jakiś tapczan i zdecydowałam, że po prostu trzeba w coś kiedyś zainwestować na tego YouTube'a, chociaż nie wiem, ile jeszcze moja przygoda z YouTube'em potrwa. Ale póki co trwa. I zdecydowałam się kupić telefon z tej samej marki, czyli Xiaomi. I to jest Mi 5 Pro. Kurde. Już mi się podoba, jeszcze go nie obejrzałam. Jest cały w foliach, pozaklejany. Ale to jest ten taki z ceramiczną obudową. Rzekomo można po niej jeździć wiertarką i nic się nie stanie. Ale to śmiesznie wygląda. Wiem, że tu jest taka matowa folia, ale pierwszy raz widzę matową folię. No chyba czas go naładować. Słyszałam, że łatwo się łamią. Mam nadzieję, że tego nigdy nie zaznam. Naprawdę nie chciałabym, żeby mi się złamał. No wygląda ślicznie. Jest taki przyjemny w dotyku. Dobra. Pora zdjąć folijkę. No ładny. Przyznajcie, że ładny. Naprawdę fajnie wygląda. Idę go ładować. Niby już nie trzeba ładować telefonów, ale ja jestem starej daty i zawsze jednak wolę to robić.
Ja w ogóle paluchy nie zostają, widzicie? Nic nie zostaje. Nie no, jest super. Jestem naprawdę zadowolona. W środku w kartonie mamy jeszcze co? Nie wiem, co to jest. Czy to jest wyciskacz do karty SIM? Taki miałam w Nexusie podobny. Tak, to jest wyciskacz do karty. Będę musiała go sobie wsadzić do portfela. To jest folika od tego. No i chyba ładowara tylko nas tu czeka. Co to jest? Kupiłam go na szwajcarskiej stronie, w szwajcarskim sklepie, ponieważ zależało mi na czasie i też Gearbest nie miał tej wersji Pro, ale ta zwykła wersja na Gearbestie jest dużo, dużo tańsza, więc raczej zdecydowałabym się na Gearbesta, gdyby nie to, że mi się śpieszy. No dobra, to wszystko. Także tak jak Wam mówiłam, zabieram się za ładowanie. Domyślacie się, co było w paczce, na którą miałam awizo. Mam nadzieję, że wybaczycie mi taki totalnie no make-up day, ale jestem dalej trochę chora i nie miałam po prostu ani ochoty, ani siły się malować i stroić. Niemniej jednak pokażę Wam tak na szybko, co mi przyszło z Shein. Strasznie szybko przychodzą te paczki, trzeba chyba zwolnić tempo. Nie wiem, co oni robią. Kiedyś szły miesiąc, teraz idą 2 tygodnie albo i mniej. W każdym razie zamówiłam sobie taką bluzkę lniano-bawełnianą i bardzo się cieszę, że przyszła, bo zabiorę ją na pewno na wakacje. Jest super wygodna, jest taka luźna po prostu na ciążę spożywczą i wszystkie tego typu rzeczy. Pod pachami w ogóle nie ma styku, więc nie będę się pociła jak szczur. Bardzo mi się to podoba, jest też biała, także tę bluzkę mogę jak najbardziej polecić. Tutaj widać leginsy, których nie polecam. Tu jest moja noga w tych oto leginsach. Mają jakoś taką dość marną, gryzą mnie. Już czuję, że zaraz będę gdzieś miała dziury. Nie prześwitują, to jest dobre, aczkolwiek szwy... Nie. Tych akurat leginsów polecić Wam nie mogę. I mam jeszcze jedną bluzę. I tak prezentuje się ta bluza. W tej bluzie bardzo podobał mi się ten krój i dobór kolorów i tutaj dobór też różnych tkanin, bo tu mamy białą, zwykłą bawełnę. Tu mamy takie coś w stylu takiej lekkiej kapy na kanapę, ale takiej bardzo cienkiej, nie dusimy się w tym i tu znowu mamy bawełnę i myślę, że to fajnie wydłuża tułów. Ja mam akurat tułów bardzo krótki, więc dla mnie to jest dosyć korzystny kształt. Bluza jak bluza, taki zwykłak powiedziałabym. Na przecenie bym kupiła, ale jakoś specjalnie dużo bym nie wydała. I myślę, że to już będzie wszystko, co Wam tutaj pokażę. To jest moje kochanie. Wczoraj kochałam go przez pierwsze parę minut. Później go nie kochałam, bo musiałam się do niego przyzwyczaić, bo był troszeczkę inny niż... No niż mój poprzednik, poprzednio miałam Nexusa 5, ale już go kocham z powrotem i jeżeli będziecie chcieli, to mogę Wam nagrać jakąś taką opinię po paru tygodniach, na przykład tak jak było z Mi Bandem, chcieliście opinię okiem totalnego nieprofesjonalisty, także może chcecie usłyszeć troszeczkę o tym telefonie, ja na pewno dokupię sobie też akcesoria, więc możemy to jakoś tam połączyć, jeżeli chcecie, dajcie znać, jeżeli nie, to dam sobie spokój, bo no, są specjaliści, którzy się tym zajmują, ja w ogóle nie znam się za bardzo na parametrach telefonów, więc mogę Wam to tylko przedstawić z takiej babskiej, typowo praktycznej perspektywy, jeżeli będziecie chcieli. I to wszystko, co miałam Wam do pokazania i do poopowiadania w tym vlogu, także to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!